Cafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, Cafe Armia. Dzień dobry. Dzisiaj z nami generał Jarosław Gromadziński, który już wiele razy był w naszej audycji, ale w zupełnie innej wtedy się znajdował funkcji, bo generał Jarosław Gromadziński był wtedy dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej, tak zwanej Żelaznej Dywizji, która operuje, jak wiemy, na wschód od kraju. Jeżeli chodzi o zadania tej dywizji, to nic się nie zmieniło, bo cały czas głównie skupia się na działaniach na wschodzie kraju. Obrasta w siłę, można powiedzieć, kolejne się struktury tworzą. A pan, panie generale, przez ostatnie miesiące pracował w takim trochę tajemniczym, można powiedzieć, było miejscu, zespole, komórce międzynarodowej. Swego czasu niewiele polskie media mogły mówić na ten temat. Tajemniczy skrót SAGU, czyli Security Assistance Group Ukrainian. No i to jest taki, no właśnie chciałam, żeby pan generał wytłumaczył naszym słuchaczom, czym ta struktura się zajmuje i co pan tam robił w tej właśnie organizacji. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, szanowni państwo. No tak, przez ostatnie 8 miesięcy pełniłem służbę Security Assistance Group Ukraine, która, tak, główne dowództwo znajduje się w Wiesbaden przy dowództwie Armii Amerykańskiej. To było bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie osobiście, ponieważ pierwszy raz uczestniczyłem w tak skomplikowanej strukturze, bo to trzeba podkreślić. 18 państw desygnowało swoich oficerów do pracy w tym zespole. Ja jestem bardzo niezmiernie dumny z tego, że mogłem być zastępcą dowódcy SEGU, bo było dwóch zastępców, Polak i Amerykanin, i to pokazuje, że Polska ma wysoką rangę i uznanie wśród sojuszników, jeżeli mówimy o wsparciu Ukrainy. A to też było właśnie takie świadectwo, to, że zaproszono pana do tej współpracy międzynarodowej tak naprawdę kilka miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie, do tego, żeby właśnie pan pełnił ważną funkcję tam. To był taki ukłon w stronę Polski. To było też takie trochę może podziękowanie za to, co nasz kraj robił sam z siebie przecież na początku, w pierwszych dniach już wybuchu tego konfliktu. To było docenienie roli Polski. Polska jednak jako sojusznik, który jest konsekwentnie wspierał Ukrainę, który nie bał się podjąć ryzyka w tym czasie. Przypomnijmy sobie to, rok temu każdy inaczej do tego podchodził. Baliśmy się reakcji, jak będzie. I trzeba przyznać, że ta pomoc międzynarodowa również ewoluowała w zależności od sytuacji na Ukrainie. Na początku ta pomoc była doraźnie organizowana i w tym czasie operowało IDCC. To specjalna grupa utworzona przez Brytyjczyków na początku w Stuttgarcie, która zajmowała się tylko organizacją donacji, czyli przesyłem wszystkiego, które państwo donują. Oni organizowali logistykę, transport i przesyłali jak najszybciej na Ukrainę. I tutaj nie bez znaczenia jest to, że Polska otworzyła swoją przestrzeń, Polska otworzyła swoje lotniska. Jednak wszystko praktycznie w tym czasie na początku szło przez Polskę. Później zostały udrożnione kanały przez Słowację, jak również Rumunię. Niemniej jednak Polska jest głównym kanałem przerzutowym i to pokazuje wiarygodność Polski jako sojusznika. Te wszystkie aspekty, które się zbierają, na to pokazuje rolę i dlatego ranga zastępcy w tak skomplikowanej strukturze była bardzo donośna i z czego jestem niezmiernie dumny. Chciałbym zaznaczyć, że ta instytucja stworzyła się bardzo szybko. To nie jest tak, że to było zaplanowane i ona istniała. Ja jak dojechałem do Wiesbaden, to byłem w tej grupie, która tworzyła tą instytucję. Wspólnie z moimi kolegami z 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego Amerykańskiego tworzyliśmy ten trzon tej instytucji. Następnie ze Stuttgartu IDCC zostało brytyjskie przeniesione również do nas i stworzyliśmy właśnie taką spójną grupę, spójne dowództwo Security Assistant, pod nazwą Security Assistant Group Ukraine. Chciałbym zaznaczyć, że nasze zadania, które realizowaliśmy, były pochodną decyzji państw, które wspierały Ukrainę w formule Rammstein, czyli te sławetne spotkanie ministrów obrony narodowej w bazie Rammstein. Tam zapadały decyzje polityczne, tam zapadały deklaracje, a SAGU było odpowiedzialne za to, żeby to wdrażać, realizować, koordynować. To można powiedzieć, że trochę tak na modłę działania Paktu Północnoatlantyckiego, że te polityczne decyzje zapadają raz na jakiś czas w trakcie szczytów NATO, a potem właśnie żołnierze, doświadczeni oficerowie mają za zadanie wdrażać te pomysły polityków. Można to tak uprościć, że taka formuła została przyjęta i jak widać, ona się sprawdza, więc zawsze są decyzje polityczne, a później specjaliści,
fachowcy, żołnierze przekuwają to w plany, w konkretne działania i to była nasza praca. Jak pan powiedział o tym właśnie, że pan jechał tam te 8 miesięcy temu, to jechał pan no takie trochę nieznane, no bo wtedy nie było jeszcze tego SAC-U, można tak powiedzieć, była taka właśnie grupa robocza, która miała to wszystko przygotować, ogarnąć, żeby to szybko można było wdrażać. Mówimy o wdrażaniu pomocy, potężnej pomocy militarnej dla państwa, które jest w stanie ciągłej wojny. Czyli mówimy o wykonywaniu zadań no, na takim żywym organizmie trochę. No taka jest wojna. Wojna się toczy. Naszym zadaniem było pomóc Ukrainie, skoordynować ten wysiłek i tu jest takie trzy główne filary, obszary, którymi się zajmowaliśmy. Był obszar operacyjny, czyli doradztwa wojskowego i tego obszaru nie chciałbym dotykać ze względów... Trochę tajne jest. Jest tajne, ale również to wpływa na to, co się dzieje na Ukrainie, więc lepiej o tym nie rozmawiajmy. Pozostałe dwa obszary, to jest obszar szkoleniowy, który tak naprawdę zbudowaliśmy od zera w sierpniu zeszłego roku i obszar logistyczny, który istniał jako IDCC, a ewoluował i dostosował się do tego, które robimy. Tu trzeba podkreślić, że na początku byliśmy, wszystkie państwa były skoncentrowane na doraźnej pomocy Ukrainie, czyli powiedzmy przesyłanie sprzętu, przesyłanie amunicji, pojedynczych platform. I to było potrzebne w tamtej fazie operacji. Jak wojna ewoluowała, zmieniły się również uwarunkowania. I nasze możliwości się zmieniły. Już opuszczając SAC-U, myśmy szkolili na poziomie dostarczania zdolności. Czyli nie koncentrowaliśmy swojego wysiłku na szkoleniu pojedynczej platformy, ale całych pododdziałów, całych formacji. I to jest ta zaleta dla Ukrainy. Ukraina dostawała już wyszkolone pododdziały, sprawdzone i dobrze wyposażone, czym mogła skutecznie prowadzić swoje działania. I tu trzeba podkreślić, że 21 państw jest aktywnie zaangażowanych w szkolenie wojsk ukraińskich na terytorium 15 krajów na świecie, więc to jest ogromne przedsięwzięcie szkoleniowe. Chciałbym zaznaczyć, że naszą rolą SAC-U było koordynacja i synchronizacja szkolenia na początku. Pod koniec również określiliśmy standaryzację. Dlaczego? Bo odkryliśmy, że szkolenie w różnych krajach tego samego specjalisty w efekcie daje różny poziom wiedzy. Więc wprowadziliśmy standaryzację. Żeby wprowadzić standaryzację, określiliśmy cztery linie operacyjne. Pierwsza linia operacyjna to jest szkolenie podstawowe. To jest szkolenie dla rekrutów. Tutaj prym wiedzie Wielka Brytania, ponad 10 tysięcy wyszkolonych w zeszłym roku, a w tym roku będzie zwiększona ilość szkoleniowa. Po prostu przylatuje samolot z człowiekiem, który nie miał nic do czynienia z wojska. 5 tygodni intensywnego, naprawdę intensywnego szkolenia na wysokim poziomie z pozoracją pola walki taką, że trudno do zaakceptowania dla niektórych krajów, że żołnierz strzela z karabinu maszynowego 1,5 metra nad głową rekruta, żeby mu dać odczuć się tego świstu pocisku, żeby urealnić pole walki, ale tak oni byli szkoleni i po 5 tygodniach taki rekrut wyposażony w mundur, wyposażony w kamizelkę, hełm, plecach, wszystko co mu jest niezbędne, wracał na Ukrainę. Czyli to był gotowy rekrut, żołnierz. Gotowy żołnierz tak naprawdę. Gotowy żołnierz, tak. Ale stwierdziliśmy, skoro inwestujemy w tego żołnierza, on już ma podstawowe zdolności, to potrzebujemy później specjalistów. Ta druga linia operacyjna to jest szkolenie na platformę i szkolenie specjalistyczne. Na platformę to jest szkolenie załogi na dany pojazd. A szkolenie specjalistyczne to są saperzy, którzy są bardzo potrzebni, snajperzy, ale co pokazało, jak wojna ewoluowała i przeszła do tej części takiej bardziej statycznej, ratownicy medyczni. To wyszkolenie ratownika medycznego w standardzie ukraińskim, bo jednak prawo obowiązuje pomocy medycznej, i naszym celem było i takim levelem ambicji, abyśmy go od razu wyposażali w plecak. Czyli żeby na Ukrainę jechał nie tylko wyszkolony ratownik medyczny, ale już z narzędziami, tymi, który mógł pomóc. I ta wojna, jak już właśnie się ewoluowała do tej statycznej, pokazała, że potrzeba więcej ratowników medycznych. I zwiększyliśmy te szkolenia w różnych krajach, donacje. My ogłaszaliśmy, co jest potrzebne w danym etapie. To nie jest tak, że każdy kraj co miał, to dał. My lobbowaliśmy, że okej, potrzebujemy zbudować taką zdolność, potrzebujemy takie szkolenie, kto zaoferuje, potrzebujemy taki sprzęt. Więc wielokrotnie bywało tak, że żołnierz był szkolony w danym państwie, nie będę wymieniał nazwy danego państwa ze względów bezpieczeństwa, ale sprzęt przybywał z innego państwa, on był szkolony już na tym sprzęcie, bo miał go do dyspozycji i w finale wyjeżdżał na Ukrainę wyposażony.
to powodowało, że armia ukraińska była bardziej efektywna w działaniach. No i największym poziomem trudności to była linia operacyjna numer 3, czyli szkolenie zespołowe. I dla nas levelem ambicji to był poziom batalionu. I tak zbieraliśmy się, ciężko było to zorganizować, bo potrzeba dużej przestrzeni, dużo wojska. Polska, z dumą mogę powiedzieć, że Polska na jesień jako pierwszy kraj podjęła to wyzwanie. Przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie w Polsce, które dało nam duże doświadczenie i Polska zwiększyła poziom szkolenia batalionów. Armia amerykańska dopiero w styczniu rozpoczęła szkolenie na tym samym poziomie, wykorzystując swoje poligony w Niemczech. Czesi również, ale oni szkolą jeden batalion na kwartał, więc chodzi o to, że pokazaliśmy, że można było dać pełną zdolność, wyposażyć batalion w platformę, przeszkolić, zgrać i wysłać moduł. I tutaj przykładem może być chociażby szkolenie załóg właśnie na czołgi, bo zdarzyło mi się być właśnie, obserwować trochę właśnie takie szkolenie ukraińskiego całego batalionu, który potem miał wrócić na front. Tak, tutaj najlepszym przykładem, to jest jeden przykład, bo na platformy postsowieckie myśmy szkolili, bo mamy największe doświadczenie jako kraj, mamy najlepiej przygotowanych specjalistów i to było dla nas proste, łatwe i szybkie do przeszkolenia ukraińską armię. Ale bardzo dobrym przykładem jest szkolenie Leopardów, które się odbyło dzięki tutaj dużym zaangażowanym osobistym pana premiera Błaszczaka, bo sam z nim uczestniczyłem w spotkaniach w Ramsztajn, gdzie budowaliśmy koalicję przekazania tych Leopardów. W momencie, kiedy się państwa zdecydowały, zoferowaliśmy wspólne szkolenie i tak na przykład Kanadyjczycy i Norwegowie szkolili się na naszym ośrodku szkolenia Leopardów, co przyniosło moim zdaniem wielkie efekty nie tylko dla armii ukraińskiej, która ma wyszkolony pododdział, ale dla naszych instruktorów, bo się skonfrontowaliśmy z systemem szkolenia kanadyjskim, fińskim, z ich różnym sprzętem, z trenażerami, więc w moim przekonaniu to jest bardzo duży zysk dla wszystkich. A jaka jest odpowiedź na wasze prośby? Wasze, znaczy mam na myśli wojskowych, czy takie struktury wojskowe, które zajmują się koordynowaniem tej pomocy właśnie na przekazywanie donacji dla Ukrainy, bo no, jak wiemy, przecież Wołodymyr Zełenski ciągle apeluje o kolejny sprzęt, o kolejne jakieś donacje. No, ten front cały czas ewoluuje, więc cały czas przeciwnik coś nowego wymyśla i trzeba na to odpowiadać. Tutaj to jest, powiedzmy, ten proces cały czas się rozwija. Inne potrzeby były 8 miesięcy temu, inne potrzeby są dzisiaj. To wynika ze zmiany charakteru działań. Dlatego chciałbym podkreślić jeszcze raz, te spotkania w formule Ramsztajn, gdzie jest ponad 50 krajów z całego świata, to jest szersza formuła niż NATO, niż Unia Europejska. One przynoszą rezultat taki, że państwa tam rozmawiają, ale zanim one przystąpią do rozmowy, no właśnie Security Assistance Group przedstawia, jaka jest sytuacja. Strona ukraińska przedstawia swoją sytuację i to jest, tu się rodzi, wszyscy widzą, jakie są potrzeby. I chodzi o to, żeby te potrzeby były ukierunkowane. Kiedyś donacje polegały na tym, że mam to oddam. Dzisiaj zaczynamy się zastanawiać, że te donacje muszą być celowe. I wiele krajów już dzisiaj podchodzi do tego w ten sposób, że jeżeli nie dysponuje danym sprzętem, to partycypuje w kosztach pozyskania takiego sprzętu. Partycypuje, załóżmy, w dostarczeniu amunicji, czy chce partycypować w transporcie, przekazaniu tego sprzętu. Więc to jest koordynacja działań wielu państw, tak aby każde państwo mogło dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa Ukrainy, ale tak, żeby to było bardziej efektywne. Mówi pan też właśnie o tej efektywności pomocy i myślę sobie tak, że to też chodzi trochę o to, że na przykład, nie wiem, dane państwo mówi, dobra, to my dajemy jakieś tam armatochaubice, ale nie za bardzo możemy też przeszkolić tych Ukraińców i wtedy rozumiem, że można dzięki takiej właśnie strukturze, w której pan służył, powiedzieć, no dobra, to wy nie wydajecie ten sprzęt, ale za to inne państwo może tutaj szkolić tych żołnierzy. To jest najprościej rozumiane nasze zadanie. Braliśmy donacje danego państwa, organizowaliśmy szkolenie na terytorium innego państwa, zabezpieczaliśmy amunicję do szkolenia na terenie, która od innego państwa. Nie bez problemu była również organizacja przerzutu całości na terytorium Ukrainy.
Wielkim wyzwaniem było później zaopatrywanie to nadal w amunicję. Tu odkryliśmy, że pomimo standardu 155 w NATO, nie każda amunicja pasuje do każdego typu armatochaubicy i to jest zysk dla nas, lesson learned, dla NATO całego, że jednak musimy popracować nad tą standaryzacją, żeby to jednak było wymienne, albo przynajmniej wcześniej przygotować tabele strzelnicze, z jakiej amunicji danego państwa możemy używać w naszym typie sprzętu. To jest wielka lekcja również dla nas. Także to jest proces bardzo złożony, wymaga cierpliwości, ale wymaga też rozmów, więc tutaj od poziomu politycznego do poziomu wojskowego, ale również to, co bardzo chciałbym podkreślić, zwrot informacji z Ukrainy. My mieliśmy bieżącą wymianę informacji z naszymi kolegami z Ukrainy, bezpośrednio zarówno z tymi, którzy służyli na froncie, jak również ze Sztabu Generalnego, tylko po to, aby nasze donacje, które my koordynujemy i nasze budowanie zdolności było najbardziej użyteczne w danym czasie dla armii ukraińskiej. To ewoluowało. Każdy miesiąc miał inny priorytet. Każdy miesiąc pokazywał inne potrzeby. Żeby im sprostać, musieliśmy wszystkie zadania odpowiednio organizować wcześniej. Panie generale, z pańskiej perspektywy takiej militarnej, to jak teraz wygląda armia ukraińska ten ponad rok po wybuchu wojny tam? W moim przekonaniu armia ukraińska dzisiaj jest najbardziej doświadczoną armią w Europie i okupiła to doświadczenie krwią. To armia, która zmieniła się w ciągu roku bardzo diametralnie. Pomimo wciąż utrzymywania postsowieckiego sprzętu, który jest głównym sprzętem nadal dla armii ukraińskiej, posiada bardzo dużo platform nowoczesnych. Do tego posiada specjalistów. Ja zawsze podkreślam taką statystykę. W czasie tego roku armia ukraińska otrzymała ponad 600 typów różnych pojazdów z 53 krajów. To jest ogrom. Czyli to nie jest tak, że oni są tylko właśnie na tym postsowieckim sprzęcie, nie. Bo oni potrafią też obsługiwać ten zachodni i to z najwyższej półki sprzęt. Zgoda, ale to są te, to pokazuje problem logistyczny. Zawsze podkreślam, logistyką się wygrywa wojnę. To jest problem z zaopatrzeniem w amunicję, to jest problem naprawy tego sprzętu na terytorium Ukrainy, który jest ograniczony, to jest problem obsługi codziennej, to też wyrobienie standardów, jaki pakiet części zamiennych powinien się znajdować przy sprzęcie, jaki w głębi. To ta wojna to jest konflikt, który jest pełnoskalowym konfliktem i taki się nie odbywał w Europie przez wielu dziesiątków lat. Więc można dzisiaj... 80 ponad. Ponad 80. Więc tak naprawdę armia zatraciła zdolności do prowadzenia. Armia ukraińska dzisiaj to robi. Dzisiaj należy podpatrywać, patrzeć, wyciągać jak najwięcej lesson learned, ile się da dla naszej armii, abyśmy my mogli dostrzec zmiany, adaptować się do tych zmian, wdrożyć je do szkolenia natychmiast, aby być przygotowanym do przyszłości, która nas czeka. Niemniej jednak ta wojna pokazuje kreatywność. Ukraińcy są bardzo kreatywni. Nowe zastosowanie środków, które do tej pory używaliśmy. Ta wojna pokazała, że wojska walki elektronicznej nie służą tylko do walki elektronicznej, ale również do ochrony własnych wojsk przed UAV. To jest też zmiana zastosowania. Myśliwce, o których teraz bardzo głośno się mówi, nie służą tylko do walki myśliwiec kontra myśliwiec, ale do zwalczania rakiet dalekiego zasięgu, bo to jest środek, który wypełnia lukę. Więc kreatywność działania, zastosowania tego samego narzędzia, ale w inny sposób, żeby uzyskać dany efekt, to jest właśnie ta dzisiejsza wojna na Ukrainie. I Ukraińcy to robią świetnie. Mają wysokie morale, mają świetnie wyszkolonych żołnierzy, dostali teraz narzędzie, nowoczesne narzędzie i ja wierzę, że oni to właściwie użyją. Panie generale, tak się składa, że jest pan teraz na urlopie i przygotowuje się pan, to jest tajemnica Polszynela, do kolejnej funkcji, też międzynarodowej i wszyscy chyba trzymają kciuki, którzy pana znają, żeby to się wszystko udało. Pani redaktor, powiem tak, wstrzymam się od komentarza, niemniej jednak patrząc na moje doświadczenia wojskowe, dowodząc 15. Brygadą, wyzwaniem było zbudować EFP, Batalionową Grupę Bojową NATO. Powiem szczerze, wspaniała przygoda. Z tej perspektywy dzisiejszej największe doświadczenie, jakie zdobyłem, to było właśnie bazując na EFP, patrzenie na wojsko poprzez zdolności, nauczenie się pracy z sojusznikami, wspólne procedury. To był bardzo dobry background.
To pozwoliło mi zbudować 18 dywizję w innym stylu, w innym charakterze, wykorzystując i więc jak przyszła sytuacja wybuchu wojny... Na obraz i podobieństwo NATO. NATO, powiedzmy, wszystko co najlepsze z NATO, adoptowane i wdrożone do polskiej armii. Gdy wybuchła wojna na Ukrainie, współpracowaliśmy z 82 Dywizją Powietrzno-Desantową, z 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego Armii Amerykańskiej. Świetna współpraca, byliśmy dobrze przygotowani do tej współpracy, nie obawialiśmy się tego, z podniesioną głową współpracowaliśmy jak równy z równym. To zaowocowało tym, że zostałem wysłany do SAGIU, ponieważ w pierwszym etapie powstawania SAGIU to dowództwo 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego to tworzyło. Ja jako prosty zmechol byłem pierwszym wśród powietrzno-desantowców, co też było świetną przygodą, wiecznym doświadczeniem. Więc myślę i wierzę w to, że moje doświadczenie zawodowe, moje wykształcenie pozwoli mi jeszcze posłużyć w armii i efektywnie służyć naszej ojczyźnie. Droga do Eurokorpusów jest, że tak powiem, prosta. Nie wiem, nie wypowiadam się. Jak dostanę dokument, to wtedy na pewno umówię się z panią redaktor na rozmowę dotyczącą Eurokorpusu. Na dzisiaj czekam na decyzję moich przełożonych. To my trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję panie generale, że pan mimo urlopu znalazł czas, ochotę i poświęcił naszym słuchaczom też czas. Panie redaktor, to jest ostatni dzień urlopu, dlatego z przyjemnością spotkam się z panią redaktor. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był generał Jarosław Grobodziński. Był dowódca 18 Dywizji Żelaznej, były dowódca 15 też brygady, no i też teraz świeżo po powrocie z międzynarodowej struktury SAGIU. Dziękuję bardzo.